Zapraszam na pyszne ciasto banty. Na początku przygotowuję biszkopt. W tym celu białko ubijam na sztywną pianę, dodając stopniowo cukier. Potem do ubitej piany dodaję żółtka, mąkę, olej, a także dużo kakao. I to wszystko bardzo delikatnie łączę ze sobą. Następnie tak przygotowane ciasto przekładam do foremki i wstawiam na 30 minut do nagrzanego do 180 stopni piekarnika. Teraz do masła dodaję mleko, a także cukier. Uder i podgrzewam. Następnie do tak podgrzanej masy dodaję wiórki kokosowe i to wszystko bardzo, bardzo dokładnie mieszam. Teraz nasączam biszkopt, najlepiej jakimś sokiem owocowym i na to nakładam moją masę maślano-kokosową. Bardzo dokładnie uklepuję, równam, uklepuję i równam, a następnie polewam przygotowaną polewą czekoladową. Po schłodzeniu w lodówce kroję na kawałki. Smacznego!